Cześć, z tej strony Łosiu. Zapraszam do obejrzenia kolejnego, czwartego już materiału z serii poświęconej grze Faster Than Light. Powiem wam, że naprawdę... No, takich rzeczy w rogalach nie wolno mówić, ale idzie mi całkiem dobrze. Wpadamy do czwartego sektora. Statek pełen załogi, sześciu załogantów, w tym jeden Mantis, to ta rasa, która tam chyba się dobrze bije na pokładzie, w sensie tam boksują się i zjadają przeciwników. No i plus oczywiście inżynierzy, no i do tego na okrasę dwie banieczki tarcz i całkiem silne uzbrojenie w postaci Iron Blasta, lasera, kul lasera pierwszego, no i do tego oczywiście dronka i jakiś tam system naprawczy. No, zobaczmy, jak to się będzie tutaj spisywać. Wlecieliśmy do systemu opanowanego przez piratów. Najpierw zaplanujmy sobie trasę. Tu mamy wyjście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i to będzie ósmy skok. Albo przez te miejsca sobie przelecimy i... Dobra, to jest myślę całkiem sensowna trasa. 9-10 lokacji możemy zrobić. Byle oczywiście rebelianci tam nas nie zmucą. Mercenary hails you. Witają nas najemnicy, którzy oferują swoje usługi. No, tutaj nie ma usługi, poddają i oddają nam cały swój fajans, więc trzeba ich będzie do tego zmusić, walcząc z nimi, bo no, taką siłę ognia to ja muszę wykorzystać. Dobra, podpalamy Ion Blasta. Shieldy i odpalamy hull laserka. Jeszcze combat dronkę, niech będzie, uderzymy z pełną mocą. Open fire. No, zdjęli mi tarczę jedną salwą, ale trzymamy się całkiem nieźle. Co to się stało? Jedny, ale mieliśmy farta, chyba to... Chyba strzela jakimiś asteroidami. Co ja ich tak nie mogę trafić? Co za ludziska? Jakieś rezisty. Koleś prawie został zabity. Strasznie wolno mi idzie. Ładnie huknęli. Oj, ładnie huknęli. Pożar na pokładzie, super. Teraz powinniśmy ich dopaść. Pięknie. Chcą się poddać. Zapłaci nam aż 7 rakiet. Jedną dronkę i 20 sztuk złomu. No nie, tam. Ja tam wszystko rozwalam. Kurczę, mogłem się na to zgodzić. 3 paliwa, ale trochę więcej złomu jest, więc no, nie jest aż tak źle. Nasz statek, jak zawsze, w pełnym zdrowiu. Trzyma się świetnie. Co ja sobie mogę tu rozwinąć? Ja bym sobie rozwinął... O 2 punkty silniczki. Jeśli odpalę silniki z pełną mocą, to to będą za bonusy. Evasion plus 5, Dodge 20. No, zawsze to lepiej niż nic. Chociaż chyba powinienem na trzeci poziom kupić, a nie na czwarty. Szczerze mówiąc, bardzo dawno nie grałem i no nie do końca ogarniam, co tam trzeba tu, żeby było dobrze. Polecimy sobie załatwić Distress Call, a potem do sklepu. Z troszeczkę drogi nadłożymy. Send crew to help. Tutaj jakieś statki uciekają z małej stacji kosmicznej, bo boją się jakichś wielkich pająków. Więc wysłałem, ślemy załogę. Udało się załogą, z mojej załodze tamte pająki wytłuc. No i zaraz zobaczymy, jaka nagroda. 5 rakiet, 1 drona i 18 złomu. A my tymczasem lecimy dalej. Okej. Okay. Sklepik, bla bla bla, 25 punktów. Co my sobie możemy za to kupić? Sobie możemy kupić naprawę. Trochę drogo, ale myślę, że w czwartym sektorze już trzeba statek utrzymywać jak tylko się da.
w najlepszej możliwej kondycji. No i lecimy dalej już teraz tą trasą zaplanowaną wcześniej. Pola asteroid i tam jakiś auto-assault statek. O kurde, to się moce... Nie to odpaliłem. Chciałem zaoszczędzić dronkę, no ale skoro tak, to możemy walić, jak to się mówi, z pełną stanowczością. Ok, udało się trafić system kierowania ogniem. Tutaj ta wielka armata została wyłączona. Bałbym się, co by się stało, gdyby ona wystrzeliła. Dobra, przeciwnicy już nie strzelają do nas, więc ja gościa od tarcz przesunę do systemu podtrzymywania życia, który został uszkodzony. Ok, przeciwnicy rozwaleni. W środku paliwo, rakiety i kasa. Myślę, tych inżynierów. On dużo szybciej to naprawią, chociaż tak strasznie długo im to zajmuje. Ok. Dobra, i skaczemy. Skaczemy tu. Kolejne pole asteroidy. Pirate Scout, no do tego tutaj raz, dwa rozpykamy, miejmy nadzieję. Przecież mają znowu silne tarcze. No też dronkę odpalimy, bo tutaj kupiłem, żeby w sumie z nich korzystać. O, widzę, że już prawie od razu tarcze zostały wyłączone. No to w tym momencie już mamy gości z głowy. Chcą się poddać, ale szczerze mówiąc wolałbym dostać części drona, nie rakiety. One mnie nie interesują za bardzo. Do widzenia. Pirate Scout leci wprost do Valheim i rzeczywiście udało mi się dronkę zyskać i więcej złomu. Super. Załadował się napęd skokowy, więc lecimy po kolejny distress signal. Miałem tędy polecieć, ale w sumie taki sygnał to może być coś ciekawego. Okej. Okay. Jakaś mała stacja badawcza i akurat możemy wysłać tam dronkę naprawczą. Okej, okay, naprawione. O, i znowu system repair drone, żeśmy dostali 50 złomu. Pięknie. Czyli można, będę mógł mieć dwie drony, więc tutaj będzie naprawdę gruło. Jak mi się skończy załoga, to dalej będę mógł wysyłać drony, żeby coś tam naprawiały. 125 kasy, kurczę, powinienem rozwinąć się. Tutaj łowcy niewolników. Nie, no oczywiście, że zaraz niewolnikom to spuścimy takie lanie, że się orężada z komu nie odbije, cytując żart starszy niż mój stary. Coś mało celny jest ten mój ogień. Udało się wyłączyć znowu taką wielką wyrzutnię. Już tu jest równie wielka wyrzutnia. Wystrzeli rakietę. Możemy wziąć kolejnego załoganta na pokład. Natomiast 6 to już będzie tłok, więc ja myślę, że nie, że spuścimy im lanie. Trafienie rakietą zniszczyło mi dronę, tą Sysrep. Szybko ich proszę wykańczać, bo tu... Ja, uszkodzony system kierowania dronami. Boże, przecież już zapomniałem o tym. Tak się patrzę na to, czerwone, czerwone. Trzeba to szybko naprawić. Już przeciwnik już w tym momencie został zniszczony, więc nie ma to większego znaczenia. A na pokładzie... W raku przeciwnika 3 paliwka, 1 dronka i 45 kasy, więc jest git. 170 siana, jaki bogacz. Okej.
Możemy sobie to rozwinąć. To jest też bardzo fajne. Na maksa automatyczny 80% evasion. To jest super. No i powoli chyba trzeba będzie zbierać na drugi poziom tarcz. Masz naprawią system kontroli dron. Ale kurczę, nawet nie wiem, w okamgnieniu się zrobiło 170 kasy. Z drugiej strony to jest czwarty sektor, a potem poziom trudności wzrasta bardzo, bardzo szybko, więc muszę być gotowy. Możemy sobie zatrudnić dwóch członków załogi, natomiast nie mam na to kasy, więc no po prostu tutaj się nic nie dzieje dla mnie. A co tutaj? I myślę, że te dwa miejsca uda się nam zaliczyć, co nie będą tutaj się kręcić rebelianci. Hello, mercenary work, ok. Nie wiem, gdzie jest ten sklep, bo jak będzie daleko, to możemy mieć problem. Quest, tu jest quest. Możemy, znożymy to, mi się wydaje przynajmniej. Engage the rebel. Odpalamy. Nawet questa zrobimy, zobaczcie, kurczę. Tutaj walimy z lasera, combat drone odpalona, oto po nich. Wow, tutaj jakiś pirat przyleciał do nas. Goleś się zdesantował, bierzemy Mantisa. Na prawej tarczy, wujek, na prawej tarczy. Szybko. Uciekaj stąd, uciekaj. Koleś załatwiony, super. To już powiem wam, że była taka trudniejsza walka trochę, ale 5 punktów pancerza przy okazji nam naprawili, 40 kasiory, super. I możemy sobie coś tutaj kupić. Backup battery. 30 second boost do... Nie wiem, czy ta bateria się opłaca w sumie. No nic innego mi nie stać, ale chyba... Page 2. Emergency scrap recovery arm. Drone Recovery Arm. No to nie, to sobie zrobię, to sobie kupię. Wtedy nie będę tracił nabojów. Dobra, skierujemy Jorlak. Jorlak, co on tam miał naprawiać? Tarczy zapasowo. Justin zajmuje się silnikiem, ten to tam pilotuje mój statek. Super. Nick mi to siedział, kurczę, przy kamerkach. Kamerki.com. Hektor był, tak, rakiet był, dobrze. To lecimy dalej. Ty już nie muszę nagrody odbierać, więc lecimy od razu do wyjścia, bo flota rebelii zbliża się już bardzo, bardzo szybko. Można powiedzieć, że wręcz drepszy nam po piętach. Chciałem powiedzieć, ale my lecimy dalej, ale... Jest tu bardzo duży statek piratów. Bardzo duży statek piratów i w dodatku szykuje się też możliwość desantu, bo zdaje się, że te ludziki pokazują, że mogą nas zaatakować, ale to myślę, że sobie damy radę. Znaczy, mam nadzieję, że to nie jest ostatni odcinek serii. A wygląda przeciwnik na takiego, za którego możemy dostać dużo kasy. Jedziemy z nimi. Jedziemy! Laser. A nie, nie mogą się zdesantować, natomiast Ion Blast tutaj. Jest cela widocznie. Dobra. Kurczę, strasznie mocne mają te tarcze. Mam nadzieję, że będziemy w stanie się przez nie przełamać. Dobra, przełamujemy się. Uszkodzony system tarcz.
Jakieś tam małe przebicie. Tarcze już zeszły. Nieźle. Chyba damy sobie radę. Próbują uciec. No to niestety nie możemy im pozwolić. O kurczę. Kolejny członek załogi. Propozycja, żeby nam wysłali Ryana. To jest taka rasa, nie wiem, można powiedzieć, kamiennych ludzi chyba. I oni się nie palą. W sensie, jak jest pożar na pokładzie, to bardzo szybko gaszą te pożary. Tylko nie wiem, kurczę, czy 7 członków załogi na pokładzie to nie będzie za dużo. Z drugiej strony kasiorkę bym... W sumie Ryan to się pewnie będzie dobrze bił, więc weźmiemy sobie kolejnego typa. Nie wiem, chyba nigdy w życiu nie miałem 7 członków załogi. Gościu jest strasznie powolny. Wsadzimy go do kamerek. Inżynier pójdzie do tego systemu podtrzymywania życia. No i my lecimy do następnego sektora. Z rekordowo dużą załogą, no i ciągle żywi. Następny sektor. Oba są wrogo nastawione. Jeden z który wypełniają rebelianci, drugi wypełniają piraci. Potem są tak samo wrogie sektory. Myślę, że polecimy stłuc piratów. Wolę chyba walczyć z piratami niż z rebeliantami. Ale o tym, jak walczyło mi się z piratami, to już w następnym odcinku, do którego obejrzenia znów was zapraszam. Piąty sektor, no mam nadzieję, że nie będzie ostatni, chociaż to jest już tak, że można łatwo życie stracić. No. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do wypowiadania się w komentarzach, jak się wam podoba seria. No i jakie macie propozycje na następne serie. Gra dla was, Łosiu, a to była gra Fast and Dark Night. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!